Tymczasem do Białegostoku przyjechał zespół gdyńskiego Bałtyku. Skazani na pożarcie goście już w 24 minucie spotkania. Musieli pogodzić się z faktem, iż nie są faworytami tego meczu. Andrzej Ambrożej zdobywa pierwszą bramkę dla Jagiellonii. 8 minut potem. Tu widzimy radość białostockiej drużyny. Wielu kibiców liczyło na zwycięstwo różnicą 3 bramek, a co za tym idzie oczywiście na zdobycie 3 punktów. Oto kolejna akcja, 32 minuta spotkania. Mariusz Lisowski, widzimy dośrodkowanie. Dwaj zawodnicy, Dariusz Szczykier i Jerzy Leszczyk w bramce. Strzelcem gola był Dariusz Szczykier, a więc jest już 2-0. Osiemnasty dzień maja 1988 roku. Pamiętna środa mogła przejść do historii białostockiej drużyny, gdyby udało się wygrać to spotkanie za 3 punkty. Do szczęścia brakowało już naprawdę niewiele. Tu widzimy ostatnia minuta pierwszej połowy. Kolejny atak białostockiej drużyny. Henryk Mojsa wspaniale zagrywa do Jerzego Leszczyka. Ten wychodzi sam na sam z bramkarzem i po raz trzeci pokonuje bramkarza gości. Wynik 3-0 do przerwy, a więc wszystko wskazuje, że Jagiellonia odniesie 3-bramkowe zwycięstwo. Niestety w drugiej połowie skuteczność zawodników Jagiellonii była troszeczkę słabsza, a i w obronie panowała niefrasobliwość. Tu widzimy 60. minutę spotkania, Rzepka zdobywa bramkę i tym samym ratuje honor drużyny z Gdyni. Piłkarze Bałtyku nie zamierzali rezygnować z dalszych bramek. Tu widzimy doskonale wykonany rzut wolny i doskonałą interwencję naszego bramkarza. I niewykorzystane sytuacje drużyny Jagiellonii. Nie udało się zdobyć 4. bramki, nie udało się wygrać różnicą 3 bramek. Po raz pierwszy za 3 punkty. Doskonałe sytuacje naszej drużyny, niestety niewykorzystane. I jeszcze jedna akcja. Jerzy Leszczyk i tym razem niemalże z linii wybija piłkę bramkarz drużyny Bałtyku.